Zbliża się przypływ. Fale są coraz bliżej. O nie! Patrzcie, latarnia się zaraz przewróci. Chyba, że coś wymyślę. Zaraz wracam. Światło zniknęło? To naprawdę dziwne. O, nie jest dobrze. Rabl, śpieszę na pomoc. Mam cię. O, latarnia świeci w złą stronę. Powtarzam, w złą stronę. A to znaczy, że kapitan Turbot nie wie, w którą stronę ma sterować. A w morzu są ogromne skały. Muszę powiedzieć kapitanowi. Kapitanie, musimy naprawić latarnię. Uwaga na wielkie skały. Wielkie skały? Rozumiem, Rabel. Spróbuję je ominąć, jeśli je zobaczę. Słuchajcie, piasek nasiąknął wodą. Dlatego latarnia się przechyla. Zawsze, gdy piasek namoknie, latarnia będzie się przewracać. A fale wciąż będą nadciągać. Ogromne. I bez działającej latarni kapitan Turbot i moja siostra nie zdołają wypatrzeć skał w gęstej mgle. Spokojnie, pani burmistrz. Sprowadzimy tu pani siostrę całą i zdrową. Zawsze znajdzie się budujące rozwiązanie. Kto jest gotów napełnić brzuszek? Mam siostrzaną zupę. A dla piesków zrobiłem wielką latarnię z karmy. I? O-o! O, krzywa latarnia. Wiecie, że moje wielkie latarnie z karmy też się przewracały? Ale wtedy zacząłem je wkładać do misek. Patrzcie! O, i miska ją podtrzymuje! Hej, może będzie fajnie, jeśli zbudujemy wielką misę wokół latarni, żeby ją podtrzymała! Piasteczny pomysł, Mix! No i taka misa może też zabezpieczyć piasek przed namoknięciem wodą! Och, jak falochron chroniący plażę przed falami. Bardzo sprytne. Dam więcej betonu pod latarnię, tak żeby wzmocnić ziemię. Dobrze, rodzinko! Już budować czas ogromną miskę! Miska przypomina mi jedzenie. Taśma miernicza! Hej, Mix! Zrobiłaś kiedyś miskę, z której potem nie jadłaś? Nie! I to jest dopiero miska! Świetna robota, moje pieski! Czas na prawdziwy test! Musimy wyprostować latarnię i zadbać, by się już nie przewróciła! Złap to, podnieś, przenieś! Doskonale! Zabezpieczmy ją! Gotów? Cel? Szybko schnący beton! Potrzeba jeszcze jednego! Wspaniałej miksowej przemiany! Okej, przybywa wody. Ciekawe, czy miska się sprawdzi. To działa! Latarnia świeci w dobrą stronę. Powtarzam, świeci w dobrą stronę! Nic nie widzę. O, zaraz! Z tamtej strony! Widzę światło! Uwaga na te skały! Mam nadzieję, że nic im nie jest. O, patrzcie! I to cali! Dzięki wam, pieski, i tej fantastycznej latarni! Siostrzyczko! Rodzinne spotkanie! Dokładnie tak! Motor zrobił
zrobiła bum, a teraz? Wheeler weźmie się do dzieła. Czystość i lśnienie to marzenie. Radę dam, bo łyżkę ogromną mam. Charger szarżuje. Dla ciebie, Wheeler. Dzięki, Charger. Czysty ze mnie piesek. Kamila niedługo przyleci z prezentem. Czas, by Mix zrobiła swoje. Worki z betonową mieszanką dla Mix. Dzięki, Charger. Gotów? Cel? Beton! A teraz niech urodzinowy szczeniaczek to trochę wygładzi. Motor robi gładź. Kaczuszka też nam pomoże. Pas startowy gotowy. Psiastyczna robota, rodzinko! O! W samą porę! Kamila nadlatuje! Dam znać, że pas już gotowy. Rubble do Kamili? Masz pozwolenie na lądowanie. Bardzo się cieszę, Rubble. I chętnie wyląduję, jeśli zobaczę, gdzie mam wylądować. O nie! Jest za ciemno! Kamila nie widzi pasa! Wybaczcie, pieski. To zbyt niebezpieczne. Nie dostarczę wam prezentu dla motor. Nie ma prezentu dla motor, kaczuszko. Przykro mi, motor. Och, szkoda, że nie możemy cofnąć słońca, żeby mogło oświetlić pas startowy. Charger, nie cofniesz słońca, ale czy nie byłoby fajnie, jeśli... oświetlimy pas mocnymi światłami? Super! Dodać światła. Pomysł dość błyskotliwy. Wtedy Kamila zobaczy nasz pas i będzie mogła lądować z prezentem dla motor! Kamila, zaczekaj trochę, a oświetlimy ci drogę. Dobrze, Rubble. Mogę jeszcze trochę polatać w kółko. Ale robi się naprawdę bardzo ciemno. Dobrze, rodzinko. Nie mamy za dużo czasu. Ciocia Dźwig przywiezie lampy. Musi się udać. Lampy już nadjeżdżają. Dzięki, ciociu Dźwig! Mówcie, gdzie je rozstawić i już działam. To ostatnia lampa. Włączaj, Rubble. Włączamy oświetlenie pasa za 3, 2... jeden! Wow! Yeah! Super! Kamilo, masz pozwolenie na lądowanie. Tym razem naprawdę. Zrozumiałam, Rubble. Widzę pas startowy. Jestem pod wrażeniem. To była ekspresowa budowa pasa i bardzo dobre oświetlenie. Gotowa na niespodziankę, motor? Tak! Woo, woo, woo! Tak, tak, tak! Co to? Co to? Chodźcie! Teraz wszystkie pieski i wszystkie wozy do pomocy. Ale się cieszę! Jest! Raz, dwa, trzy, ciągnąć! Jeszcze trochę! Prawie, prawie! Wielka kaczuszka! Wow! Wszystkiego najlepszego, motor! Materiały nadjeżdżają! Ekipa budowniczych muzeum? Już budować czas! Robota w reg, gdy kopie się!
Co słyszę? Dinoryk! Fundamenty muzeum już się robi. Gotów? Cel? Beton! Motor robi gładź! Te stalowe belki dadzą naszemu muzeum solidny szkielet. Przybij tu! Przybij tam! Przybij tu! Świetny młotek mam! Ciekawe, jak sobie radzi ekipa Dino Kopaczy. Charger! Wykopaliśmy szkielet Tyranozaurusa Rexa! Powtarzam, Tyranozaurusa Rexa! Mamy 3 dinozaury! Poczekaj, aż Rabel się dowie. Och, zaraz! Dinozaur Tyranozaurus Rex to jego ulubiony! Zróbmy mu niespodziankę! O, świetny pomysł, Charger! Hej, Wheeler! Skończyliśmy powiększać muzeum dla 2 dinozaurów! A wiesz co? Mamy jeszcze jednego! 3 dinozaury? Tak! Jeden Velociraptor, jeden Stegozaur i jeden dinozaur niespodzianka! To jakaś dinozaurowa impreza! Nasze muzeum musi być jeszcze większe! Zapraszam, kochani! Do muzeum idzie się tędy! O nie! Wszyscy już są, żeby zobaczyć dinozaury, a budowa nieskończona! A my nie skończyliśmy kopać! Muszę lecieć! Do zobaczenia! Ostrożnie! Jedna głowa T-Rexa już leci! Opuszczaj powoli! Super! Zasłońmy je dla ochrony i dostarczmy szkielety dinozaurów do muzeum! Nie mogę się doczekać miny Rabla, kiedy zobaczy Tyranozaura Rexa! Dinozaury! Dinozaury! Spokojnie! Dinozaury zaraz będą! Już są! Dostawa dinozaurów! O! Mamy tu problem! Powtarzam, mamy tu problem! Nasze muzeum jest dość szerokie, ale niewystarczająco wysokie. Spokojnie! Zawsze jest budujące rozwiązanie! Czy jest sposób, żeby dach zrobił się wyższy? Albo może byłoby fajnie, jeśli nasze muzeum nie miałoby dachu. Ha? Zdejmiemy z niego dach, tak by głowa dinozaura mogła wystawać. Na górę damy szklaną kopułę. Fantastyczny pomysł, Mix! Już dino budować czas! Ra! Papa, hau-hu! Znaczy dachu! Dobra, Charger, możesz zdejmować płachtę! Tada! Rabl, mamy twojego ulubionego dinozaura! Tyranozaurusa Rexa? Panie T-Rexie! Jest pan moim ulubionym dinozaurem! Wow. Dinozaury zjeżdżają! Niniejszym uznaję Muzeum Dinozaurów za otwarte! Świetnie! Rabel i ekipo, znów się wam powiodło! Nasze nowe muzeum wygląda wspaniale! O, pani burmistrz, zawsze chętnie pomagamy! Hej, rodzinko! A teraz możemy zamerdać! Kto to muzeum wybudował? Rabel i my! Jest fiastyczne! Jak wszystkie psy!